Cześć. Poznajecie to? A może nie? Niby podobne, a trochę inne. Zapraszam do prezentacji takiej ładowareczki, prostej w obsłudze. Zobaczymy, czym się to różni od tych bardziej znanych na naszym rynku. Kulonik 716. Na naszym rynku nie ma takich dużo. Przynajmniej ja takich nie widziałem, więc zobaczymy sobie, co on tutaj prezentuje sobą, jakie ma możliwości ustawienia, jak wygląda może troszeczkę w środku, jak to jest zbudowane. Kabelki akurat są moje, ten sprzęcik nie jest mój, nie było w środku na wyposażeniu, przynajmniej tak dostałem, więc co widzimy z przodu? Dwa pokrętełka, takie złączki od kulona 912 przez 720, 820, 716, ciągle to samo. No dobra, można kliknąć? Nie można, czyli to są chyba zwykłe potencjometry, czyli tutaj regulujemy napięcie, wolty, a na wyświetlaczu nam pokazuje właśnie też napięcie, limit prądu, czyli prąd ładowania, można powiedzieć. Pierwsza pozycja to tak jakby źródło napięciowe, druga pozycja źródło prądowe, pokazuje czas i zliczone amperogodziny. Dobra, zobaczymy sobie, jak to jest z tym napięciem. Jest woltomierz, jest pomiar napięcia na kulonie. No to zobaczymy, mam nadzieję, że to będzie widać. Minimum to jest 6. Maksimum dam, czyli mruga na razie 16. Jest 16. Czyli z malutkim dodatkiem, idealnie. Jeszcze sobie zobaczymy gdzieś tak po środku, czy to dobrze pokazuje. 9,5 też bardzo dobrze, jak na dokładność tego multimetra, to jest ideał. Nie wiem, czy to słychać, ale zmiana napięcia powoduje, może na początek minimum, wentylator faktycznie cichy, to jest maksimum, wentylator się rozpędza. Czyli szybkość kręcenia się wentylatora zależy no, dość mocno od tego ustawionego napięcia. Czyli ta sama przetwornica ma różne tam odczepy, gałęzie i do ładowania, i do zasilania własnej elektroniki i własnego wentylatora do chłodzenia. Wiemy już co nieco o napięciu. Zobaczymy, czy jest w miarę bezpieczny na zwarcie. Czyli sobie zrobimy zwarcie na żabkach. Co to się będzie działo? Raczej nie iskrzy, to ok. I komunikat, zwarcie na krótko, to coś w tym stylu. Ale nie wyłącza się chyba. Czyli coś go zabezpiecza. Stwierdza, że jest to zwarcie i nie puszcza prądu, czy tam napięcia. Po ustaniu zwarcia odczekuje jakiś tam czas i start. Przed przystąpieniem do sprawdzenia prądu ładowania przygotowałem sobie tutaj taki akumulatorek i taką opornicę. Taką opornicę dużą, dużą jak na ten zestaw. To sobie zrobimy pod takim kątem. To jest akumulator 18 Ah. Opornica ma przykręcone dwie śrubki, więc 200 Ah obciążenia. Wstępnie obciążę akumulator, żeby był trochę rozładowany i zobaczymy, co się stanie. O, przy 200 amperach do 9 V i... Dobra, nie przeciążamy. Ponad 9 V było. To sobie co, możemy chyba przeglądać w poszczególnych sekundach. W trzeciej sekundzie było 9,20, w czwartej sekundzie 9,10, w piątej 9,15, czyli już odbiło już. Znowu 9,10, 9... O, tu już odbiło coś w siódmej sekundzie. W ósmej odbiło, czyli... Mały akumulatorek, a daje radę. Dobra, wstępnie dość mocno jak na jego pojemność obciążony i zobaczymy, jak to z tym ładowankiem będzie. Dobra, przygotowuję się do sprawdzenia prądu ładowania. Wstępnie rozładowany akumulator jest tak podłączony, że minus ładowarki idzie wprost tutaj do akumulatorka. Potem
na plus ładowarki łączy jeden koniec amperomierza, drugi koniec amperomierza sobie tutaj podłączę do akumulatora. Jako że napięcie spoczynkowe wynosi 12,6 V na akumulatorze, ustawione mam 12,1 na ładowarce, więc prądu nie powinno być. Podpinam się. Tu mamy po lewej amperomierz, na środku voltamierz i tutaj pokrętła kulona. Czy to będzie widać? Spróbujemy najpierw. Jest ograniczony prąd do 1 ampera. A tutaj widać na minimum. Napięcie 12,1, czyli poniżej napięcia akumulatora. Zobaczymy, co się będzie działo. No dobra, damy do 14,9 na przykład. O, miałem wyłączony kabelek. I prąd nie płynie. Czy źle pokazuje? Dobra, chwilę przerwy. No tak, no, kable były dobrze podłączone, ale zakres był na mikroampera, więc jakieś tutaj był dziwactwo na zakresie amperowym, ale już jest ograniczenie 1 ampera na pokrętle, 12,8 jest na wprost na akumulatorze, 14,2 tutaj, ale ja mam bardzo cienkie kabelki, kiepskiej jakości, więc nie przejmujemy się różnicą napięć. Tym bardziej, że jeszcze spadek napięcia na amperomierzu. Trzeba dobre kable, żeby napięcie na ładowarce było porównywalne z napięciem na akumulatorze. Ja mierzę teraz wprost na akumulatorze. A to jest tutaj. Swoją drogą to trochę źle, bo muszę trochę podnieść napięcie chyba, żeby uzyskać tak duży prąd, ale spróbujemy. Spróbujemy 3 ampery na przykład. Nie udało się. To jest 1,4. A dlaczego się nie udało? No bo mamy dość dużą różnicę napięć. No to jedziemy tutaj 16 V. 2,2. 2,1. 2,1. Chyba w takiej konfiguracji nie uda mi się więcej uzyskać, bo jest maksymalnie 16 V na ładowarce. 13 na akumulatorze i 2 ampery. I przy tych małych wartościach to dobrze pokazuje. Spróbuję może jakieś lepsze kable zorganizować. Dobra, to kolejne podejście do testów. Voltomierz mierzy wprost na akumulatorku i pokazuje teraz 12,78, tak mniej więcej. Na ładowarce ustawiłem 12,6, ale już widzę błąd, bo muszę sobie miernik przestawić. O, to jeszcze inaczej to zrobimy, tylko teraz trzeba będzie kalibrować jeszcze raz. Tak, żeby się dało regulować to napięcie i ograniczenie prądowe, czyli na razie jest 1 amper minimum. 12,6, czyli jest poniżej napięcia akumulatora, więc prąd nie powinien płynąć. Tutaj nie jest podłączony akumulator, bo żabka pusta, więc nie ma ładowania. No to zrobimy autokalibrację, taką jak miernik sobie, czy tam multimetr cęgowy robi, czyli włączę. Kalibruję się w tej pozycji. Ja sobie tu ustawiam na prąd stały, więc jest no, mniej więcej 0, dobra. I teraz zobaczymy, co się stanie, jak w takiej konfiguracji, jak jest na ładowarce poniżej napięcia akumulatora, co się stanie, czy będzie ładować, co z tym prądem. Na początek patrzymy na prąd. Uwaga, o, ładowarka zaczyna z akumulatora coś pobierać, minus około 0,1, 0,8 ampera, czy 80, 90, może w porywach 100 mA. Kulonik zaczął działać jak voltomierz. Dobra. To ja sobie teraz zacznę. Dobra, może podciągniemy mu z minimum prądu. To daje 14,7 albo 14,9 jak dla AGMA napięcie. Zobaczymy, co się stanie. O, widać teraz, co dobre kable robią. To, co jest na wyświetlaczu, jest praktycznie to samo, co na akumulatorze.
płynie 1 amper. Tak jak jest ustawione. Cęgowy jest troszeczkę mniej dokładny, ale wiemy już, że przy małych prądach pokazuje dość dokładnie. No to sobie okrętełkiem będę jechał do góry i powiem tak, zrobimy sobie 2 ampery na początek. Jest 2 ampery 13 V. 2 ampery, pięknie. No to spróbujemy dać, nie wiem, 4. Czy się uda? 4 ampery. Niewiele napięcia rosło, 13-15. 4 ampery. 4 ampery, pięknie idzie. No to jedziemy dalej. Może 8. Tego razy 2, co nie? Czyli uda się zrobić 8 amperów. Ustawione i czekamy. Jest 13,5 V, 8 amperów. No to troszeczkę więcej, ale to myślę, że w granicach błędu. Tak spokojnie daje ładowareczka. 8 amperów, no to co? Na maksa, żeby już nie zdrabiać. 16 amperów. 14 V. Ale niestety nie da się uzyskać 16 amperów. Dlaczego? Bo za duże napięcie pewnie. To jest ograniczenie mocy. 12,7. 12. 6 tam było. O, to powolutku spada. Nie chcę przestawić tego amperomierza, bo mi po prostu będzie bardziej przekłamywał te prądy. Ale spokojnie, będę troszeczkę napięcia podciągnąć. Testowo. I tak się nie da więcej tego prądu uzyskać. 12,8. To jest 13,16. Pewnie się bocznik do pomiaru prądu nagrzał i to troszeczkę teraz mniej pokazuje niż na cęgowym. O, a ja teraz ustawiam 16, nie da się. 16 V, 16 amperów. Tu miga jakaś ikonka baterii. Jakaś ikonka baterii, czyżby jakaś ochrona? Wygląda to tak jakby jakaś ochrona. Spróbujmy ograniczyć prąd do 10 amperów na przykład, czy przełoży się to na napięcie mniej więcej 9,8. O tak, napięcie już urosło do 15 V, ale ja chcę 16, bo 16 jest założone. Jakby tak jeszcze prąd zmniejszyć do 7,8. Rośnie, znaczy spada napięcie. O, wyłączył się mój multimetr, ale porównajmy sobie spadki napięcia przy takich dużych prądach. Prawie 8 amperów, 14,8 na ładowarce, 14,5 na akumulatorze, 0,3 V mamy różnicy. Przy tej klasie sprzętu nie robi to żadnego problemu. Także prądy ma, ale to nie widać, nie zawsze w parze to idzie. Po prostu maksymalny prąd będzie pewnie przy 12 V jako zasilacz. Może 13, dokładnie już nie wiem, trzeba by to sprawdzić na jakimś może obciążeniu albo coś. A spróbuję to sprawdzić na opornicy, czyli tak, dajemy maksymalny prąd 16 amperów. Ograniczymy napięcie do jakieś, załóżmy w tej chwili 13 V. Ja się ze sztucznym obciążeniem albo z opornicą podepnę do akumulatora i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy się da taki duży prąd uzyskać, czy nie? Dobra, ja już tu mam przygotowaną opornicę, nie będzie jej tutaj na planie, bo chcę pokazać na wyświetlaczu. Na razie prąd nie płynie. Na razie prąd nie płynie, to będzie chyba słychać, albo powiem, jak się włączy. Pięknie idzie. Było 16 amperów. Spróbujemy jeszcze raz. 16 amperów. A ja tu coś ciekawego zauważyłem. Tu, gdzie się podłączę do
do akumulatora albo zacisku ładowarki. Uwaga. O! Iskry. Piękna sprawa. 200 amperów. Dlaczego tak? Słaby styk. Puszczę dalej. O! Tutaj już nie ma. Ale też grzeje. Też grzeje. A podłączmy to do zacisku. Pewnie będzie dużo iskier. Do samej małej żabki. 200 amperów. Pięknie świeci. Spawanie. Jeszcze raz na koniec. Jeszcze raz na koniec. Jest 16 amperów. Jest 16 amperów. Czyli kulonik ma taką możliwość, ale on nie da jednocześnie maksymalnego napięcia i maksymalnego prądu. To tyle z takich pomiarów wydajnościowo prezentacyjnych. No to dobrze, jesteśmy już po pomiarach, po sprawdzeniu napięcia, prądu. Zobaczymy, co jest w środku. Pozwoliłem sobie już odkręcić dolne śrubki. Kulonik jest na razie wyłączony. Z tyłu zerkniemy. Wygląda jak kulon. Po prostu 720, tak głębiej jest w środku ten wentylator. Kabelek. Co tu na kabelku napisali? 2 razy 0,5 żyła 300 V. O, takie sobie. No to zdejmujemy mu klapeczkę. I tak. Tak to wygląda z zewnątrz, czyli obudowa w zasadzie taka sama, praktycznie jak w 720. Co my tu mamy w środku? No my tu mamy w środku, tak to z grubsza wygląda. Może na początek wentylator z zieloną jodełką, czyli DC 12 V, 0,15 A. No to czyli ten prądożerny łobuziak mały. Czyli to trzeba będzie go wymienić na takie, co jest bardziej wydajny. To już jest jedna rzecz do zrobienia. Zobaczymy, jak to wygląda płyteczka od środka. O, tak jak się można było spodziewać. Typowe potencjometry, analogowe. Połączenia śrubowe, plus i minus. VT2, czyli ten tranzystor, który odcina plusa w chwili zwarcia. No, podejrzewam, że on też działa jako zabezpieczenie przy odwrotnym podłączeniu akumulatora. No, ale na razie nie sprawdzam tego. Niby powinien być sprzęt odporny, a co będzie, jak nie jest odporny i go zepsuje? Dobra, czy wcięcie się zgadza? Tu sobie zobaczę jeszcze. Tak, zgadza się z rysunkiem, czyli mogę go zdjąć. To siemkę. Zobaczymy sobie tutaj bliżej. Mniejszy ten procesor niż w kulonie 720, mniejszy niż w 820. Tu jakieś takie chyba fabryczne poprawki, rezystorek w powietrzu. Nie ma tu za dużo, więc na razie odstawiamy tą płyteczkę. Te kable też są cienkie. Podejrzewam, że po wymianie ich na jakieś grubsze, silikonowe, też może być lepiej, bo będą troszkę mniejsze spadki napięcia, a tutaj klasyka, widzę klasyka z tymi rezystorami. Nie wiem dlaczego to tak jest zrobione. Przecież w aplikacjach tego układu sterującego przetwornicą 38, 42, czy tam tej rodziny 45, tych rezystorów tak bardzo się dużo nie stosuje. O, to chyba dioda przeciwsobna albo prostownicza. Nie, prostownicza chyba nie, bo prostownicza ta główna do ładowarki jest tutaj. A to będzie zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem. No, takie diody lubią się w 720 psuć, jak ktoś sobie podłatuje bezpiecznik albo założy bezpiecznik, który jest zbyt wolny. 4 ampery 1000 V chyba ten mostek pocztowniczy. NTC. Filtrów nie widzę na wejściu.
Czyli tylko kulonik 912 takie miał, co miał porządnie zabezpieczoną przetwornicę od strony sieci. Tutaj sobie zobaczymy. No, tych elementów nie ma dużo. To praktycznie tak jak w kulonie. O, miałem mówić, jak w kulonie 720. I baza jest kulona 720. No, żeby nie było. A tu jest kulon 716. Czyli mamy tylko inną płytę sterowniczą, a układ wykonawczy jest kulona 720, więc co? Możemy się spodziewać bolączek kulona 720, czyli jakieś tam rezystory, słabe diody, no i słaby wentylator do poprawki, albo w zasadzie do wymiany. Zobaczymy, co ze spodu. Mamy płytę od dołu, no to zobaczmy teraz, jak to wygląda. Coś tu widać, jakieś takie elementy stopnikiem złączy. Tutaj będzie ten drucik z rezystor pomiarowy prądu, więc jak puszczamy dość duży prąd, on się nagrzewa mocno, no to jego rezystancja chcąc nie chcąc trochę wzrośnie, i żeby utrzymać to samo napięcie przy zwiększonej rezystancji, więc tak realnie płynie mniejszy prąd, więc stąd takie większe zakłamania w podawaniu prądu przy, no, przy dużych jego wartościach. Jeśli chodzi o lutowanie, to chyba jest dość solidnie to zrobione. Za bardzo nie ma się do czego chyba przyczepić. No, nie ma tych filtrów, tak jak mówiłem, z tamtej strony. Więc mostek do wymiany. O, może tak pokażę. Już tu producent zmienił. Rezystor 1 ohm jest dużo większy gabarytowo, więc większej mocy. Więc tak łatwo się nie przepali. Ja sobie pozwoliłem sprawdzić. Diodę producent też wymienił z takiej typowej, która jest na przykład tutaj, US1M, na tą szybszą ES1D chyba tutaj można odczytać. Więc tak na dobrą sprawę już mamy sprawę poprawioną. Dioda lepsza, rezystor lepszy. Jeszcze jak mu wymienimy ten wentylator na mniej prądożerny i przy okazji lepiej dmuchające, no to w zasadzie to tej poprawy elektroniki nie ma potrzeby robić. Chociaż nie wiem, czy to tak dobrze będzie widać. Coś ten kulonik chyba już pracował. I te rezystorki, coś tutaj widzę, są takie jakby lekko przygrzane, nie wiem, przebarwione. Ten mniej, ale ten i ten. No raczej się to się nic nie odlutowuje, ale takie minimalne ślady, powiedzmy, tego grzania są. No to tak to wygląda, tak to wygląda od środka. Znamy już sterowanie, parametry minimalne, maksymalne. Czyli nowa płyta w kulonie 720 i mamy kulon 716. O, zgodnie z nadrukiem płyta wykonawcza, jak wspominałem, jest od 720, więc w zasadzie poprawki na płycie wykonawczej teoretycznie powinny być takie same jak właśnie w oryginale w 720. No i kulonik prawie że w oryginale złożony. Tak, jeszcze sobie zobaczmy, jak on się przedstawia, bo na początku nie pokazałem tego, więc pyk do prądu. O, jest kulon 716. Napięcie. O, czyli jest dobrze. Parę drobnych poprawek, typu wyłącznik, bezpiecznik,
Te radiatory tutaj są tak ułożone, że przy lepszym wentylatorze nie trzeba tu nic za wiele kombinować, żeby to wzmacniać. Będzie dobrze chłodziło. Bezpiecznik z tyłu jeszcze. I jak zwykle będzie kulonik poprawiony. Nie wiem, czy będę pokazywał jakieś tam przeróbki, bo to jest w zasadzie zbieżne z tym, co jest w kulonie 720. Także dzięki za uwagę. Hej, cześć.